Dzień 416. Dziś największe wieści dochodzą ze wschodu. Tutaj rosyjskie jednostki powietrzno-desantowe kontynuowały zastępowanie osłabionych formacji Wagnera, wczoraj zaś Rosjanie osiągnęli szczytową koncentrację sił, którą natychmiast wykorzystali do zmasowanego ataku. Ponad normalne zagęszczenie wojsk pozwoliło Rosjanom ustanowić rekord postępu w okresie jednej doby w głąb Bachmutu, choć odbyło się to ogromnym kosztem, gdyż jednocześnie Ukraińcy osiągnęli rekord ilości wziętych Rosjan do niewoli. Ostatnim razem mówiłem, że siły Wagnera uległy degradacji do tego stopnia, że nie były w stanie utrzymać niez... Intensywności ataków i zostało pilnie wzmocnione siłami konwencjonalnymi. Jest to znacząca zmiana, ponieważ wcześniej grupa Wagnera konkurowała z siłami konwencjonalnymi i robiła wszystko na własną rękę. Więc fakt, że siły Wagnera nie działają już samodzielnie na żadnym odcinku linii frontu, oznacza, że poniosły ogromne straty. Najświeższe doniesienia sugerują, że rosyjskie jednostki konwencjonalne kontynuowały wzmacnianie grupy Wagnera. Dziś wiele rosyjskich mediów donosiło o działaniach rosyjskich sił powietrzno-desantowych w południowej, centralnej i północnej części miasta. To szybkie wzmocnienie pozwoliło Rosjanom nie tylko zapobiec kulminacji wysiłku ofensywnego sił Wagnera, ale również jeszcze bardziej zwiększyć jego intensywność. Ukraiński żołnierz z 93. Brygady Zmechanizowanej powiedział, że jeżeli wcześniej Rosjanie działali w małych jednostkach szturmowych, składających się z 5 do 10 żołnierzy, to od wczoraj każdy szturm jest prowadzony przez 20, 30, nawet 40 żołnierzy. Przede wszystkim siły rosyjskie po raz kolejny podjęły próbę ustanowienia kontroli nad elewatorami zbożowymi. Ostatnim razem Rosjanie zostali pokonani w ciągu kilku godzin, ponieważ nie zabezpieczyli swoich flanek i zostali odcięci od tyłów. Wygląda jednak na to, że Rosjanie wyciągnęli wnioski ze swojego błędu. Zwiększyli skalę operacji i wykorzystali posiłki dostarczone przez dywizję powietrzno-desantową. Rosjanie szybko przenieśli wiele oddziałów do Alei Róż i zaczęli nacierać w każdym kierunku. Podczas gdy znaczna część oddziałów ukraińskich skupiła się na odpieraniu tego ataku, siły rosyjskie zaatakowały elewatory zbożowe. W rezultacie niewielka grupa ukraińskich żołnierzy na północy musiała się wycofać, aby uniknąć całkowitego okrążenia, co pozwoliło Rosjanom na zajęcie nowych pozycji. Rosjanie starali się również natychmiast wykorzystać ostatnie zdobycze i utrzymać tempo natarcia, dlatego podjęli intensywne natarcie na obszar, który był ostrzeliwany bez przerwy od tygodnia. Ogromny napływ świeżych wojsk, które można było wysłać w dużej liczbie do szturmu na umocnienia, pozwolił Rosjanom na znaczące postępy, jednak odbyło się to ogromnym kosztem. Dziś wiele mediów donosiło, że Ukraińcy ustanowili rekord w liczbie Rosjan wziętych do niewoli podczas obrony. Do Wieczora Ukraińcy pojmali prawie półsetki żołnierzy i zabili wielokrotnie więcej, z czego większość stanowili podobno zmobilizowani żołnierze. Jeden z ukraińskich żołnierzy, który opublikował materiał filmowy, powiedział, że Ukraińcy wykorzystali również fakt, że Rosjanie skoncentrowali swoje siły na małym obszarze, więc kupili prawie cały ogień artyleryjski na rosyjskich pozycjach. Ogień artyleryjski pozwolił Ukraińcom przełamać rosyjski impet i powoli zacząć prowadzić ograniczone kontrataki. Do tej pory na północy i północnym wschodzie przeprowadzono podobno kilka niewielkich, ale udanych szturmów. Głównym celem Ukraińców jest obecnie uniemożliwi Rosjanom przejęcia kontroli nad zewnętrzną częścią miasta. Obrzeża te pozwalają Ukraińcom odpierać wszystkie ataki w kierunku wsi chromowe, a Rosjanie za wszelką cenę dążą do przejęcia nad nią kontroli, ponieważ odetną w ten sposób jedną z głównych dróg zaopatrzeniowych do Bachmutu. Podsumowując szybkie wzmocnienie grupy Wagnera jednostkami powietrzno-desantowymi pozwoliło Rosjanom przytłoczyć Ukraińców samą liczbą wojsk i zapewnić kontrolę nad wieloma sektorami. Niektórzy ukraińscy żołnierze powiedzieli, że przygotowują się do zmierzenia się z czymś podobnym od południa. Bitwa o Bachmut zbliża się do końca, ponieważ wygląda na to, że siły Wagner Wagnera zostały zniszczone, ponieważ Ukraińcy walczą obecnie głównie z konwencjonalną armią rosyjską. Wydaje się, że Ukraińcy osiągnęli swój cel zniszczenia grupy Wagnera przed operacją kontrofensywną. Chociaż jest możliwe, że rosyjskie naczelne dowództwo uznało, że najtrudniejsza część została już wykonana, więc zachowają niektóre jednostki Wagnera na jakieś trudne zadanie w przyszłości. Materiał powstał za zgodą Reporting from Ukraine. Link w opisie. Jeśli materiał się spodobał, proszę o subskrybowanie oraz ocenę w komentarzu. Dziękuję za uwagę i słyszymy się w następnym raporcie.